Podczas mrozów, gdy wielu z nas nie wychylało nosa z domu, studenci w asyście policjantów patrolowali ulice w poszukiwaniu narażonych na zamarznięcie osób bezdomnych. Nauka, szczególnie gdy jest się słuchaczem kierunków medycznych, bez choćby elementarnej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka, nie przyczyni się do poprawy jakości życia naszych bliźnich. Tradycją już jest, że studenci ratownictwa medycznego z Suwałk rokrocznie włączają się do zimowych działań służb miejskich, mających na celu zabezpieczenie osób bezdomnych przed skutkami wychłodzenia. Wraz z policją i strażą miejską patrolowali ulice miasta, ale nie tylko. W sezonie jesienno-zimowym studenci odbywali także spotkania warsztatowe z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością, z osobami uzależnionymi, a także z osadzonymi w areszcie śledczym. Teraz przyszedł czas na podsumowanie efektów tych działań. Jak się okazuje, wciąż najczęstszą przyczyną narażenia na śmierć z wychłodzenia jest alkohol. Dowodzi tego statystyka sporządzona w okresie studenckich akcji. Prawie 50 osób odwiezionych na izbę wytrzeźwień. Do miejsca zamieszkania doprowadzono jedną osobę, do policji, do jednostki policji też jedną. Tutaj wkradł się błąd, do placówki służby zdrowia odwieziono 5 osób. Do noclegowni 13, jak Państwo widzicie. Młodzi ratownicy zaangażowali się w organizację zbiórki odzieży dla potrzebujących. Bezdomnym rozdawali odblaski mające wzmocnić ich bezpieczeństwo przy drogach, gdy przemierzają miasto po zmroku. Nowością i ciekawostką jest to, że policjanci w tym roku zorganizowali krótki kurs dla pracowników suwalskiej noclegowni. Dotyczył on stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób zachowujących się agresywnie. Studenckie punkty interwencyjne organizowane są w związku z projektem Nie bądźmy obojętni, który realizowany jest przez policję i adresowany nie tylko do bezdomnych. Policja wspólnie z młodzieżą chce pomagać też osobom samotnym i nieporadnym ze względu na wiek oraz chorobę.